Siema, siema. Siema. A dzisiaj przygnało nas na Żużel, na Spartę Wrocław. Jak widzicie, ludzi od cholery. To jest akurat memoriał. Będzie mecz upamiętniający byłego zawodnika. Także przedsezonowe rozpoczęcie będzie trochę się działo. Mamy wejście numer 5. Także wejście numer 5 mamy tam. Chłopaki już czekają, jeszcze znajomi jadą. Stadion Olimpijski we Wrocławiu. Witamy wszystkich na naszym kanale. Jeżdżący w jej wsparcie z numerem 4 Fredrik Lindgren, trzeci zawodnik świata w ostatnim roku. Wrocław. Chłopaki oczywiście, o tak. Nowy olimpijski, to tu. No i jesteśmy. Życzmy wszystkim jazdy zdrowej, bezpiecznej, fair. Spotkajmy się po zawodach, porozmawiajmy, podpiszmy programy. Powodzenia, a Państwu wielu, wielu wrażeń estetycznych, płynących z walki na torze. Postawy fair play, tu na torze, to jest stabilne. Maksym Ramik, gaz żółty i Janusz Kołodziej, gaz biały. Wyścig drugi pierwszego memoriału Tomasa Jędrzejaka. Tytułowani zawodnicy, doświadczeni Grzegorz Warasek, 42 lata, mistrz Polski, mistrz świata drużynowy Maksym Ramik. Jest cenne we Wrocławiu. Jego menadżerem jest ojciec Maciek Milik, który tu jeździ. W latach 90. I był bardzo ideowy, nie zawsze były pieniądze, a on dalej jeździł. Ojciec Maciek Milik, pamiętam to. Zalegaliśmy na przyjeżdżą. Najlepsi żużlowcy ze wszystkich swoich drużyn. Jarosław Kampel, kask biały. Proszę Państwa, Maciuś Janowski, kask czerwony. Kajo Winden, kask niebieski. I Fredka Lindgren, kask żółty. Oni mają dużo do powiedzenia. Nie tylko na torze we Wrocławiu, ale na torach z całego świata. Przed Państwem czołowi zawodnicy polskiej ligi i żużlowcy uczestniczący w Grand Prix indywidualnych mistrzostw świata na żużlu. Kampel, Janowski, Łowinder, Lindgren. Proszę Państwa, tutaj podsumowanie. To jest najlepsze danie na koniec. To jest to, co jest pełne słodyczy, pełne piękna, pełne walki. Ten wyścig 20. Memoriał Tomka Jędrzejaka wieńczy wyścig 20. Ale będzie wszystko, będzie grubo. Kampel to wygrał. Biały kamp. Tomek, Kampel wygrał.